jedności. Ta sprawa powinna znaczyć, ta sprawa nie jest tematem na kampanię wyborczą. Nikt nie ma złudzeń, nikt racjonalnie nie zakłada, że sprawa odszkodowania za zadośćuczynienia dla Polski może zakończyć się przed wyborami parlamentarnymi. To jest sprawa, która może zająć długie lata. Inne państwa mają takie doświadczenia w uzyskiwaniu zadośćuczynienia jeszcze za czasy kolonialne. Ale żeby to się stało, żeby tą sprawę zakończyć z sukcesem dla Polski, nie dla jednej czy drugiej partii politycznej, dla Polski, to musi być polityczna jedność. Dlatego z punktu widzenia MSZ, z punktu widzenia skuteczności naszych działań w tej sprawie, byłoby bardzo pomocne, gdyby taka uchwała została podjęta. I bardzo dziękuję panu marszałkowi za inicjatywę i senatorom Prawa i Sprawiedliwości, którzy te prace w tej sprawie podejmują. Liczymy na to, że takie wsparcie MSZ ze strony Senatu otrzyma. Szanowni Państwo, jeszcze tylko dodam jednym zdaniem, że podzielam stanowisko pana ministra, że po pierwsze potrzebna jest jedność stanowisk w tej sprawie wszystkich najważniejszych organów państwa, w tym Senatu. No i nie rozumiem tej strategii schowania treści uchwały w biurku Komisji Ustawodawczej. To mi niestety przypomina najgorsze praktyki Senatu w tej kadencji, a chociażby praktyki związane z immunitetem, z wnioskiem o uchylenie immunitetu marszałka Grodzkiego, który też z niewiadomych przyczyn przez ponad rok nie był procedowany. No jeżeli Platforma Obywatelska nie chce reparacji, jeżeli rzeczywiście w tym kierunku zmierza stanowisko polityczne Donalda Tuska i jego ekipy, no to niech ma odwagę podjąć takie stanowisko w Senacie. W Senacie Platforma Obywatelska i jej koalicjanci mają większość. Natomiast nieprocedowanie tej uchwały, nie poddanie jej pod dyskusję, nie przegłosowanie jej jest po prostu zwykłym tchórzostwem. I proszę Państwa, jeszcze jest druga sprawa, druga uchwała. 16 marca senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. To jest uchwała w swojej treści bardzo zbliżona do uchwały, którą kilka dni wcześniej podjął Sejm. Podobną uchwałę, nie znam jej treści, no ale co do intencji podobną, złożyli również w Senacie senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do dzisiaj ani jedna, ani druga uchwała nie została przekazana przez marszałka Grodzkiego do Komisji Ustawodawczej, nie został jej nadany bieg. Nie wiemy z jakich przyczyn, ponieważ pan marszałek Grodzki nie kontaktuje się z przedstawicielami największego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w Senacie. Odbieramy to jako po pierwsze lekceważenie, po drugie jako próbę odroczenia procedowania tej uchwały. Nie wiem, czy na następne posiedzenie, czy w ogóle odroczenie jej ad calendas graecas. Więc tutaj znowu muszę apelować do pana marszałka Grodzkiego, żeby skorzystał ze swoich uprawnień, bo to w jego gestii należy skierowanie tej uchwały na to posiedzenie Senatu. Ta sprawa bulwersuje opinię publiczną. Widzicie państwo, że organizowane są bardzo liczne, spontaniczne marsze w wielu miastach. Zbliża się Dzień Papieski, zbliża się kolejna rocznica śmierci świętego Jana Pawła II i myślę, że Polacy oczekują właśnie od Senatu, że też taką stosowną uchwałę podejmie. Ja szczególnie z tego miejsca apeluję do senatorów Platformy Obywatelskiej, którzy wywodzą się ze środowiska Solidarności. Nie brakuje ich w Senacie, nie brakuje również postaci bardzo wybitnych dla tego ruchu. Chyba państwo rozumiecie, że postać Jana Pawła II to nie tylko postać przywódcy duchowego, to nie tylko głowa Kościoła katolickiego, ale również wielki mąż stanu, człowiek, który no, tak naprawdę umożliwił rozwój Solidarności, umożliwił rozmontowanie komunizmu w Polsce i w Europie. Więc naprawdę wymagam od państwa odrobiny odwagi cywilnej i takiej przyzwoitości również nie tylko moralnej, ale również politycznej. Proszę, ażeby marszałek Grodzki tą sprawę skierował do procedowania na tym posiedzeniu Senatu. Dziękuję bardzo. Niezależnie jaka uchwała byłaby tu przyjmowana, bo to jest twarde stanowisko, co dalej w takim układzie? Bo nie ma co mamić tutaj, że to nasze jakieś kolejne uchwały, cokolwiek posuną tę sprawę do przodu. Jaki jest plan gry rządu polskiego przed tak twardym stanowiskiem Niemiec?
jednoznaczny. Bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo to jest rzeczywiście bardzo istotne, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądało w następnych tygodniach i miesiącach. To prawda, że na dzisiaj to stanowisko jest zdecydowanie negatywne i co gorsza, to stanowisko w swej formie, to jak zostało nam przedstawione, ma charakter w zasadzie można powiedzieć arogancki, dlatego że ta sprawa, jak ktoś twierdza, że ona została zamknięta, no niestety mija się z prawdą, dlatego że ta sprawa nigdy tak naprawdę nie została otwarta. My nigdy nie rozpoczęliśmy z Niemcami negocjacji, a więc nie można mówić, że temat został w jakiś sposób zakończony. To, że dzisiaj jest takie stanowisko rządu niemieckiego, to jest prawda. Ale jednocześnie obserwujemy to, co dzieje się w innych państwach, które domagają się od Niemiec, a także od innych państw, ale Niemcy są tu szczególnym przypadkiem, odszkodowania, zadośćuczynienia za różne zbrodnie z przeszłości. Państwa afrykańskie, takie jak Namibia, takie jak Nigeria, ostatnio Tanzania, po ponad 100 latach domagają się, i to z sukcesami, pieniędzy w charakterze właśnie zadośćuczynienia za zbrodnie, które tam zostały popełnione. W latach 1904-1908 w Namibii doszło do pierwszego ludobójstwa, czy jednego z pierwszych ludobójstw, określonego przez historyków jako laboratorium, na podstawie którego później te masowe zbrodnie II wojny światowej Niemcy popełniali. Te zbrodnie wówczas w Namibii polegały na tym, że Niemcy celowo wypędzili na pustynię kilkadziesiąt tysięcy, niektórzy mówią, że nawet ponad 100 tysięcy Namibijczyków z plemion dwóch, które były wówczas tam dominujące, i tych ludzi po prostu celowo skazali na śmierć z pragnienia i z głodu. Dzisiaj Namibia jest w procesie uzyskiwania zadośćuczynienia w pewnej formie za te zbrodnie. Zatem te procesy potrafią trwać latami. I my też jesteśmy gotowi na to, że proces zadośćuczynienia dla Polski będzie trwał długo, że może zająć lata. Ale rozpoczęliśmy go dlatego, żeby poprzez presję i tą dyplomatyczną, i tą publiczną, wywieraną także poprzez oddziaływanie na opinię publiczną, na społeczeństwo, doprowadzić do zmiany postawy rządu niemieckiego. W demokracji rząd kieruje się zawsze tym, jakie są poglądy społeczeństwa. Będziemy również oddziaływać na opinię społeczną poprzez odpowiednie środki w dyplomacji publicznej, w kampaniach medialnych. Informujemy naszych sojuszników w innych państwach o tej sytuacji, bo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, coraz więcej już dzisiaj zaczyna o tym wiedzieć, że Polska nigdy nie otrzymała tego zadośćuczynienia. Zatem przed nami jest długa droga. Żeby ta droga była skuteczna, potrzebujemy też jedności wewnętrznej. A czy to prawda, że Stany Zjednoczone doradzały polskim rządowi, żeby nie podejmować tego tematu? Tak piszą niemieckie media. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nigdy nie usłyszałem żadnej porady tego rodzaju, żeby nie podejmować tego tematu. Tak, mówimy o tym zresztą dość szeroko. Minister Mularczyk informuje o tym, on jest pełnomocnikiem rządu w tej sprawie, informuje bardzo szeroko o swoich działaniach, kieruje informacje, wysyłamy ten raport do bardzo wielu osób, nie tylko tych, które są bezpośrednio odpowiedzialne, czyli do strony niemieckiej, ale też do naszych sojuszników, żeby przedstawić im wiedzę. My ze stroną niemiecką tak naprawdę chcemy usiąść do stołu negocjacji. To nie jest tak, że my im wystawiamy w tym momencie rachunek i oczekujemy, aż oni zrobią przelew. Nikt nie ma takich złudzeń, że coś takiego nastąpi w jednym kroku. My chcemy otworzyć negocjacje, to jest zaproszenie do rozmów. Ja widziałem ostatnio takie zdanie w jednym z niemieckich mediów, że między Polską a Niemcami powinno być mniej reparacji, a więcej kooperacji. No, otóż, drodzy państwo, to nie są alternatywy, to nie jest, jedno nie jest sprzeczne z drugim. Więcej kooperacji będzie wtedy, kiedy nastąpi zadośćuczynienie ze zbrodni. Kiedy rozpoczęła decyzja Błażeja Jakmieciaka o odejściu z przewodniczenia na Komisji do Spraw Pedofilii? Czy tutaj nie było żadnej presji i jak państwo oceniacie w ogóle jego pracę, tą niespełna trzyletnią na tym stanowisku? Ja nie znam kulisów wewnętrznych tej decyzji pana Kmieciaka. No, na pewno jest to zaskoczenie, no bo wybiera się określoną osobę na określony czas, na określony kadencję. Trzeba będzie ten wybór, to stanowisko obsadzić ponownie. No tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. A kim? A no to tego na razie nie wiem. Kiedy Jarosław Kaczyński wróci na trasę i kiedy państwu przedstawią swój program? Myślę, że Jarosław Kaczyński wróci na trasę już niebawem. No, przed nami już tak naprawdę okres przedświąteczny, Wielki Tydzień. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, wielu parlamentarzystów, liderzy są w nieustannej trasie w Polsce, więc ten proces rozmowy z Polakami trwa. Myślę, że
po świętach do naszej drużyny, no na czele tej drużyny ponownie stanie Jarosław Kaczyński. A czy to powinien być? Czy nie powiązuje pan to, o czym donoszą media, jest taka prawidłowość, która się rysuje, patrząc na działalność różnych instytucji, pomagających dotacje dla różnych organizacji pozarządowych, że akurat tak się składa, że te dotacje dostają cały czas osoby, też organizacje związane z osobami związanymi z sympatyzującymi z prawem i sprawiedliwości, jak na przykład asystent czy posłanki. Ja myślę, pani redaktor, że przede wszystkim niektórym mediom zależy na wytworzeniu takiego wrażenia, że jest tak, jak pani mówi. Natomiast to by trzeba było wszystko zobaczyć w takim pełnym obrazie, w statystykach. I oczywiście takie statystyki na pewno są i można je uzyskać. Ja uważam, że tutaj kryterium kluczowym jest transparentność tego wszystkiego i zgodność z obowiązującym prawem. Jeżeli osoby związane ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości wnioskują o te dotacje i nie łamią prawa, no to nie można im zabronić wnioskowania. A no to właśnie tutaj bym chciała, żeby pani przedstawiła takie dowody, że oni nie dostają i z jakich przyczyn. No to przedstawiciele z tych organizacji to jest głos w sprawie zainteresowanej strony. To nie jest obiektywna opinia, to jest wypowiedź subiektywna. Jeżeli mają zarzuty natury prawnej, no to powinny zgłosić te zarzuty do stosownych organów państwa i te organy powinny to zbadać. No ja już powiedziałem to, co miałem do powiedzenia. Kto powinien zastąpić Boże jak Mieciaka? Jakiego państwo widzicie? No, pani redaktor, no, ale myślę... Panie ministrze, też do pana. No to ja krótko powiem, że ja no, nie jestem upoważniony do tego, żeby przedstawiać taką kandydaturę. No, odpowiednie gremia ją w odpowiednim momencie przedstawi. Ja podobnie, no ja się tymi sprawami bezpośrednio nie zajmuję. To powinna zostać wskazana osoba, która będzie spełniała kryteria wskazane w ustawie. Osoba, która odpowiednio poprowadzi pracę tej komisji. Natomiast ja nie mam żadnego kandydata. To jest strata, ta kandydatura, znaczy Bożek Mieciak, który już nie będzie przewodniczącym w takim momencie. Jak państwo nie znam powodów, powiem szczerze, nie znam powodów, dla których on złożył rezygnację, więc trudno mi się na temat wypowiadać. Bo zmieniają się kompetencje przewodniczącego. Nie znam tych powodów na tyle, żeby móc się na ten temat wypowiedzieć. Ma na myśli KPO, staranie się o pieniądze o KPO na 3 lat, ma na myśli płacone kary. Że Tusk tak mówi i inni politycy Platformy, że stawką każdych kolejnych wyborów będzie to, że Polska wyjdzie albo nie wyjdzie z Unii Europejskiej. Mówili tak w 2019 roku przy poprzednich wyborach parlamentarnych, w 2020, w 19 przy europejskich jeszcze, w 20 przy prezydenckich, wcześniej przy samorządowych, w 2018 też tak mówili. Te bajki o polexicie, które Platforma opowiada, no ja nie wiem, jeśli ktoś chce w to wierzyć, to oczywiście ma do tego prawo, no ale nie ma tutaj jakichkolwiek realnych podstaw. Ale zagrożone jest 500 miliardów, już nie tylko z KPO. Platforma bardzo ciężko tym pracuje, to prawda. Nie, pełna zgoda. Platforma bardzo ciężko pracuje w Europie, żeby blokować pieniądze dla Polski. Pan Trzaskowski mówił, że pieniądze będą mrożone, że oni się porozumieli. Zdaje się, nie wiem z kim on się tam porozumiewał wtedy, ale jeśli to jest polityka Platformy, żeby blokować czy mrozić pieniądze dla Polski, no to nie jest to polityka dobra dla Polski. Szanowni Państwo, na zakończenie, bo ja się też muszę odnieść na wypowiedzi pana Donalda Tuska, na jego nieustanne kłamstwa i manipulacje trzeba odpowiadać twardo. Stawką tych wyborów jest suwerenna Polska w Unii Europejskiej, Polska, która ma przyszłość, która się rozwija. I największym zagrożeniem dla suwerennej Polski, największym zagrożeniem dla dobra i dobrego rozwoju Polski, przyszłości Polski jest powrót do władzy Donalda Tuska. Czy Mikołaj Pawlak w państwa ocenie, jego milczenie w sytuacji, kiedy właśnie o ofiarach pedofilii toczy się dyskusja, kilku wątków, oczywiście nie mówimy tylko o tym, o Kościele. Fakt, że nie zabrał głosu w sprawie Mikołaja Filipsa.
Nie oburza pan. To również jako ojciec. Nie, tutaj nie, ja nie mam zdania kompletnie na temat nie tej sprawy. Nie ma pan zdania, że nie, bo nie zabiera w tak Ja nie wiem, czy zabiera, czy nie zabiera. Nie zajmuje się szczegółowo tym tematem. Ja uważam, że tej sprawy, jeżeli mogę, ja też, bo wie pani, co mnie oburza w tej sprawie? Oburza mnie w tej sprawie fakt, że bardzo wielu polityków, zwłaszcza polityków opozycji, usiłowało wykorzystywać te sprawy politycznie. Śmierć jakiegokolwiek człowieka, śmierć dziecka w szczególności, to jest tragedia. Mieliśmy po kilku dniach od tej tragedii, czy po kilku dniach od informacji na jej temat, informacje ze strony, jeśli dobrze pamiętam, pełnomocnika rodziny, który stwierdził, że nie należy łączyć pewnych faktów, o których wcześniej część polityków Platformy mówiła. Zarzucanie komukolwiek, że przyczynił się do czyjejś śmierci, to jest bardzo poważny zarzut. A jeśli się to wykorzystuje dla celu walki politycznej, to jest to rzecz absolutnie naganna. Państwo mówicie o wykorzystywaniu do celu walki politycznej, państwo nie macie wrażenia, że to wcześniej też zostało wykorzystane właśnie w polityce? Każdy, nie, ja to mówię bardzo jasno, każdy, kto wykorzystuje śmierć człowieka, kto wykorzystuje również kwestie związane z takimi zdarzeniami jak pedofilia czy gwałty pedofilskie, to są rzeczy, których absolutnie nie należy wykorzystywać do walki politycznej. Czy ktoś jest z prawej czy z lewej strony? Ja uważam, że w tej sprawie było zdecydowanie za dużo nierozsądnych głosów. Z różnych stron, z różnych stron. Kończył pani już. Z pana działki podatkowej. Czy mógł pan rozwinąć wczorajszą swoją myśl dotyczącą konsultacji z Izraelem na temat dochodów wymiaru sprawiedliwości? Jaką moją myśl dotyczącą konsultacji? Czy może pani zacytować moją myśl dotyczącą konsultacji? Bo ja nigdy nie powiedziałem o konsultacjach. Oczywiście. Po pierwsze, nie było mowy o żadnych konsultacjach. Nigdy nie mówiłem o żadnych konsultacjach. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy na podstawie jakiegoś tweeta anonimowego później tworzyli taką historię. No nie, moja wypowiedź była następująca. Dzieliliśmy się doświadczeniami. Oczywiście, że tak. Dzielimy się doświadczeniami z wieloma państwami, także z Izraelem, na temat tego, co dzieje się w Polsce. W sprawach dotyczących wprowadzanych przez nas reform sądownictwa, reform podatkowych, reform społecznych. To jest normalna sprawa. Państwa, jak ze sobą rozmawiają, to pytają się wzajemnie o to, co się u was dzieje, co się u was ostatnio wydarzyło. Chcemy poznać trochę więcej szczegółów. Izrael pyta nas o to, co się dzieje w Polsce. My pytamy w Izraelu o to, co się dzieje w Izraelu. Wymieniamy się informacjami i doświadczeniami. Na tym to polega. Przecież to nie jest tak, że Izrael konsultował z Polską treść swoich przepisów. No, może niektórzy sobie myślą, że Polacy będą pisać w Izraelu ustawy. Tak naprawdę nie jest, drodzy państwo. Ale radziliście, jak atakować sędziów, panie ministrze? Proszę pani. Jaką kampanię tu rozpędzano wobec sędziów? Nic takiego nie miało miejsca. Nic takiego nie miało miejsca. Dzieliliśmy się z Izraelem i z wieloma innymi państwami informacją o tym, jaka była sytuacja w sądownictwie przed 2015 rokiem, jakie były powody, dla których przystępujemy do reformy, także o tym, jaka była reakcja na te reformy, jakie były reakcje społeczne, jakie zmiany wprowadzaliśmy, jak funkcjonuje system sądownictwa i my to cały czas robimy i dalej się będziemy dzielić i z innymi państwami, i z Izraelem. Robienie z tego sensacji, że dwa państwa ze sobą rozmawiają, tłumaczą sobie wzajemnie, co się u nich dzieje, no to jest nieznajomość podstawowych prawideł dyplomacji. Jestem bardzo zaskoczony, że z tego zrobiono taką aferę. Jaki był główny przekaz, ten, który został Izraelowi przekazany, a propos wymiaru sprawiedliwości i reformy wymiaru sprawiedliwości? Opisywaliśmy, z jakiego powodu, no tak jak tłumaczymy to w Polsce, mówiliśmy dokładnie to samo. My tłumaczymy od ponad 8 lat, bo jeszcze przed wyborami w 2015 roku, z jakiego powodu przystępujemy do reformy sądownictwa. Sądownictwo w Polsce miało i nadal ma bardzo dużo problemów, które powodują, że to sądownictwo jest wciąż nieefektywne. Sędziowie angażują się w politykę. To jest przez ostatnich kilku latach niezwykle duży problem. Że mamy ogromną polityzację. Widzimy to w bardzo wielu sądach również. Widzimy to w sądach i trybunałach, że sędziowie, którzy mają konstytucyjny obowiązek zachowania apolityczności, działają tak, jakby byli politykami. Pokazują się na imprezach, oklaskują polityków. No, to nie jest rzecz właściwa. Czy ktoś jest z lewej, czy z prawej strony? Sędziowie powinni być apolityczni i bezpartyjni. Jak ktoś chce zostać politykiem, ma prawo zdjąć togę, ma prawo się angażować politycznie, natomiast nie powinien wtedy być kimś, kto udaje bezstronnego sędziego wydającego wyroki. A jak się poseł przesiada z ław sejmowych do Trybunału Konstytucyjnego i nie przestaje być politykiem, będąc sędzią? No, to są, wie pani... To też jest zjawisko, które jest krytykowane, natomiast to też nie jest zjawisko nowe. Posłów, polityków w Trybunale Konstytucyjnym przez lata było kilkunastu. Ludzi zaangażowanych wcześniej, czy to w rządach, czy... Przepraszam, w Komisji Sprawiedliwości, panie ministrze.
To prawda, natomiast takie sytuacje są też, proszę Państwa, to też nie jest tak, że to jest wyłącznie polska specyfika. Trybunał Federalny Konstytucyjny w Niemczech, tam też zasiadają politycy, tam wręcz jest taki układ, że poszczególne partie polityczne... Nie w 100%, ale uważam, że sporo spraw można tam oceniać pozytywnie, wobec części jestem krytyczny. No, wie Pani, jestem... powiem tak, w niektórych sprawach uważam, że Trybunał powinien procedować szybciej, sądy w ogóle powinny procedować szybciej, z tym się całkowicie zgadzam. Natomiast to też nie jest tak, że poprzedni Trybunał był jakimś apolitycznym, bezstronnym arbitrem. Wystarczy przypomnieć orzeczenie w sprawie OFE, jakimi zasadami się wtedy kierował. Myślę, że nie ma idealnych spraw. Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie, odpowiem na to, bo to jest bardzo ważne. To, co dzieje się w Izraelu, w sprawach sądownictwa, to jest wewnętrzna sprawa Izraela. Izrael sobie z tym musi poradzić sam. To jest demokracja, która też polega na tym, że są przedstawiane pewne ustawy, ludzie się do tego odnoszą, protestują. Proszę Pani, no błagam, ja nie będę mówił premierowi innego rządu, czy się powinien wycofać. To są wewnętrzne sprawy Izraela. Sprawy sądownictwa w Polsce, to jest wewnętrzna sprawa Polski. Sprawy sądownictwa w Izraelu, wewnętrzna sprawa Izraela. W Niemczech, wewnętrzna sprawa Niemiec. I tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Między KPO, panie ministrze, panie marszałku. Dziękujemy bardzo.